zajmie, dysponuję głosem zbyt intensywnym, bo ja jestem poradnik, bardzo proszę o skupienie. Witam serdecznie wszystkich Państwa na 42. sesji Rady Gminy. Pragnę serdecznie powitać Radę Powiatu Gdańskiego, radnych naszej gminy, panią zastępcę wójta, panią skarbnik, panią sekretarz, kierownik obręga Rady Gminy, sołtysów, dyrektora zakładu gospodarki komunalnej i wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji gości. Otwieram 42. sesję Rady Gminy w Obrońcu Kadetów 2010-2014. Porównując ilość radnych na sali z listą obecności, stwierdzam, że jest obecnych 12 radnych, 3 nieobecnych usprawiedliwionych. W związku z czym nasze obrady są prawomocne. Przystępujemy do realizacji punktu 2 porządku obrad dzisiejszej sesji, a to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, powołanie sekretarza sesji bieżącej. Oddaję głos sekretarzowi poprzedniej sesji, radnemu Adamowi Wąsowi. Pani Przewodnicząca, Wysoka Izbo, informuję, że zapoznałem się z protokołem i nie wnoszę do niego uwag. Proszę o przyjęcie. Czy ktoś z Państwa radnych pragnie się? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z 41. sesji Rady Gminy? Nie podnoszę. 12 osób za. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad 41. sesji. Na sekretarza dzisiejszej sesji proponuję powołać radnego Stanisława Przybylaka. Czy radny Stanisław Przybylak wyraża zgodę? Tak, kto z radnych jest za powołaniem radnego Stanisława Przybylaka na sekretarza dzisiejszej sesji? Proszę o podejść do ręki. Dziękuję pięknie. Stwierdzam, że na sekretarza bieżącej sesji powołany został jednogłośnie radny gminy Stanisław Przybylak. Powierzam radnemu nadzór nad sporządzeniem protokołu obrad dzisiejszej sesji oraz proszę o podliczanie głosów przed wprowadzonym głosowaniem. Przystępujemy do realizacji punktu 3 porządku obrad. To jest rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski? Dziękuję bracie. Stwierdzam, że dzisiejszy porządek obrad został przyjęty do realizacji. Przystępujemy do realizacji punktu 4 porządku obrad. Informacja przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej. W okresie międzysesyjnym podjęte i zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia. Podpisanym przekazano do realizacji uchwały po 41. sesji Rady Gminy z dnia 29 maja bieżącego roku. Podjęto czynności organizacyjne w zakresie zwołania bieżącej sesji Rady Gminy, a także zwołano posiedzenie komisji rewizyjnej dnia 2 czerwca bieżącego roku, posiedzenie komisji do spraw społecznych dnia 9 czerwca bieżącego roku, posiedzenie komisji rozwoju infrastruktury i środowiska dnia 16 czerwca bieżącego roku, posiedzenie komisji budżetowej dnia 3 lipca bieżącego roku oraz połączone posiedzenie stałych komisji Rady Gminy również w dniu 3 lipca bieżącego roku. Przewodnicząca Rady Gminy pani Katarzyna Cuchała 1 czerwca bieżącego roku wzięła udział we mszy świętej w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Siemoni połączonej z występami gimnazjalistów na okoliczność wspomnienia świętego Jana Pawła II. 2 czerwca bieżącego roku uczestniczyła w spotkaniu z zastępcą komendanta powiatowego PSP Węgli z panem Stanisławem Sysakiewiczem w sprawie dotacji do zakupu samochodu pogranicznego. 6 czerwca na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej w Ogrodnikach wzięła udział w jesiennym koncercie muzycznym. 7 czerwca bieżącego roku była obecna na imprezie z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie Parku Rodzinnego. 17 maja bieżącego roku uczestniczyła w spotkaniu roboczym dotyczącym zakresu robót w Domu Kultury Świątyni. W tym samym dniu na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość wzięła udział w sukcesowej imprezie zdrowia. 10 czerwca wraz z panią wójt uczestniczyła w spotkaniu z autorami strategii rozwoju międzynarodowego. Z kolei w dniu 11 czerwca bieżącego roku również z udziałem zastępcy wójta wzięła udział w spotkaniu z powiatowym zarządem które dotyczyło współpracy finansowania inwestycji miastowej i inwestycji na drogach powiatowych.
W tym samym dniu uczestniczyła w zarządzeniu pierwszej edycji Uniwersytetu III wieku w Wrocławiu. 14 czerwca bieżącego roku wzięła udział w dorocznej imprezie środowiskowej pod Wrocławiem. Nadto od dnia 16 czerwca uczestniczyła w wszystkich posiedzeniach stałej komisji radnych w Wrocławiu. Z kolei ja, jako wiceprzewodnicząca Rady Gminy, uczestniczyłam w następujących spotkaniach okolicznych. 6 czerwca bieżącego roku pikniku szkolnym zorganizowali na zadzwonek cyklony rowodnik w Świętokrzyszczy w Rogodniku. 11 czerwca zakończenie pierwszej edycji Uniwersytetu III wieku w Rogodniku. 14 czerwca w festynie rodzinnym organizowanym przez przedszkole publiczne w Rogodniku cyklony rowodnik. Dnia 20 do 23 czerwca uczestniczyłam w 61. Mistrzostwach Modeli Pokojących Projekcyjnych Klasy AIS organizowanych na Górne Szalenie Rogodnika. 25 czerwca uczestniczyłam w pożegnaniu dzieci kończących edukację przedszkolną przy Szkole Publicznej Rogodnika. 27 czerwca w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Rogodnika. Dnia 27 i 28 czerwca w festynie sportowym powiązanym z Rogodnika 85-lecia powstania Klubu Sportowego Cyklon Rogodnik oraz z awansem kontrolnym i ochroniowym. Dziękuję bardzo. Panie, przechodzimy do realizacji punktu 5. Informacja rządu o działalności w okresie minister. Pani przewodnicząca, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Zadania realizowane przez poszczególne programy w okresie od 30 maja do 7 lipca przedstawiło się następująco. Obecnie trwają przygotowania pod sprzedaży działek gminnych w zasadzie całych środowisków i zresztą celów wyznaczonych działek 1365 przez 13, 1365 przez 14 położone pomiędzy ulicami Starą, Fondu i Zgilicza. W wyniku podziału gmina uzyskała 9 działek wyznaczonych. Przetargi na działki uzyskane w wyniku podziału odbędą się od 20 września 2019 roku. W pierwszej połowie października odbędą się 3 przetargi. Trzy działki niezabudowane w dużym kursie zlokalizowane w ulicy Szkolnej, których udział gminy w Bobrowniku wynosi 4/6. Przetargi usunęły nieograniczone na sprzedaż 16 działek położonych pomiędzy ulicą Szkolną i gminą Ważanku. Planowane są na miesiąc sierpień, 19, 25, 29 i kolejną we wrześniu 5, 12, 19. Dokonano sprzedaż działki nr 344/8 o powierzchni 93 m2 w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli i działki przyległym w kwocie 14 760 zł brutto. Umowa notarialna została zawarta w dniu 30 maja. Urząd Gminy przeprowadził kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek z Gminnego Zasobu Nieruchomości w Sołectwie Rogoszyn. W trybie przetargu została sprzedana działka o powierzchni 1062 m2 w kwocie 101 808 zł netto. Przeniesienie prawa własności nastąpiło 12 czerwca zgodnie z umową notarialną. W dniu 20 czerwca nowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki, jednotek i w sołectwie Rogoszyn, Dobieszowice, Zdeniusku, Wsiemu, Miasto, Myszkowice zatwierdzono uprzednią uchwałą Rady Gminy zostały aktami prawa miejscowego. Z zakresu referatu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 21 maja 2014 roku został ogłoszony przetarg na świadczenie usług odbioru i gospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Urzędu Gminy. 2 czerwca do prezesa Krajowej Rady Odwoławczej w Warszawie wpłynął odwołanie złożone przez jednego z referentów odnośnie zapisów specyfikacji wstępnych warunków zamówienia, a w szczególności sposobu przeprowadzania kontroli przez zamawiającego, miejsca przekazywania odpadów zebranych z terenu gminy oraz uszczegółowienia danych do roku 2014. Na dzień 18 czerwca została wyznaczona sprawa w Pionu w Warszawie. Natomiast po przeprowadzeniu analizy zamawiający uzupełnił dane za rok 2014, jednakże pozostawiając zapisy co do sposobu przeprowadzenia kontroli oraz przekazywania odpadów na NIPO, uznając za zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z dokonanymi uzupełnieniami nastąpiła konieczność zmiany terminu otwarcia przetargu na dzień 11 lipca. W wyniku dokonanych zmian jedna skarżąca wysłała skargę, w związku z czym sprawa nie odbyła się.
Od 1 lipca, Szanowni Państwo, realizujemy szczegółową kontrolę świadczenia usług odbioru odpadów przez firmę Strach. Kontrola jest wykonywana przez pracowników Rektoratu Ochrony Środowiska. Została również zlecona wycinka drzew zniszczonych w wyniku silnych wiatrów na terenie Parku w Roboczniku na podstawie wydanej i uprawomocnionej decyzji starosty Brodzińskiego. Zadanie zostało zrealizowane 3 lipca. Rektorat Ochrony Środowiska prowadzi również kontrolę realizacji obowiązku wykonania przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie następujących stołeców: Drogoszyn, Gdowiszowice i Zmysły. W związku z sezonem wakacyjnym zostało otwarte miejsce wykorzystywane do kąpieli nad Zalewem 1 w Parku Drogoszniku. Kąpielisko zostało wyposażone i zabezpieczone sanitarnie oraz są oczywiście miejsce to jest zabezpieczone pod kątem zasobów wody. Na Zalewie numer 2 w Parku Drogoszniku został również nowy zielony nabyciel. Jeżeli chodzi o zadania realizowane przez Rektorat Rozwoju i Promocji, Szanowni Państwo, miało miejsce przygotowanie imprez o charakterze promocyjnym organizowanych bądź współorganizowanych przez Urząd Gminy, takich jak Noc Świętojańska, piknik szkolny realizowany przez Gimnazjum Zdrowotniczy, Mistrzostwa Młodzieżowej Służby Zdrowotnego, Mistrzostwa Redukcyjne Modeli Turnających Gimnazjum 22 czerwca. Zadania związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych dla zadań takich jak budowa sieci kanalizacji sanitarnej w terenie Siemoni, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zlewni Municipalnej w Rogorzniku, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bobrowniki, rozbudowa infrastruktury na terenie parku w Rogorzniku, budowa drogostraży oraz oświetlenie. Szanowni Państwo, zadania przetargi, które odbyły się w okresie 30 maja i 7 lipca, przedstawiają się następująco. Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogorzniku, etap drugi dla zarobka dzieci urządzają fitnessu skatepark. Przetarg ogłoszono 28 maja, otwarcie ofert nastąpiło 11 czerwca, natomiast 4 lipca dla zadania numer 1, czyli budowa placu zawód, ogłoszono wybór wykonawcy. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 10 lipca. W tym samym dniu uwłaszczono postępowanie dla zadania numer 3, czyli urządzenia dla fitnessu, ze względu na brak oferty podlegającej wyrzuceniu. Natomiast w przypadku zadania numer 2, budowa skateparku, wysłano pisma do dwóch oferentów z prośbą o wydłużenie terminu związania z ofertą ze względu na dalszą weryfikację ofert. Zagospodarowanie przestrzeni wokół zabytkowego dworku w Gdowiszowicach. Umowa została podpisana 26 maja, termin zakończenia 52 od dnia zawarcia umowy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Dodatkowo, jak Państwo wiecie, będzie dokonana izolacja budynku. Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy 1 maja w Rogorzniku. Umowa została podpisana 29 kwietnia. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Wrocławiu. Umowa podpisana 30 kwietnia. Zadanie w trakcie realizacji. Przebudowa boiska przy szkole podstawowej w Bogownikach. Umowa podpisana 9 maja. Termin realizacji zadania 30 czerwca, 25 sierpień. Natomiast 30 czerwca przekazano plac budowy. Z kolei planowane rozpoczęcie robót przypada na dzień 9 lipca. Przebudowa boiska przy szkole, przy zespole szkolnym przed szkołą w Gdowiszowicach. Drugi przetarg unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia. Budowa dróg w kompleksie ulicy Krusa w Wysłowie, umowa podpisana 30 kwietnia, zadanie w trakcie realizacji. Dostawa osprzętu komputerowego dla osób niepełnosprawnych na potrzeby projektu. Zadanie zrealizowane. Usługi edukacyjne obejmujące realizację warsztatów robotyki dla uczestników projektu Kuźnia Kraw. Zadanie zrealizowane. Usługi edukacyjne obejmujące organizację miasteczka edukacyjnego dla uczestników projektu Kuźnia Kraw. Zadanie zrealizowane. Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogorzniku. Etap trzeci. Monitoring i oświetlenie. Przetarg został ogłoszony 4 czerwca. Otwarcie ofert nastąpiło 18 czerwca. Została złożona jedna oferta. Obecnie trwa weryfikacja i kierowanie pism o uzupełnieniu ofercie. Natomiast zadania poniżej wartości przetargowej przedstawiają się następująco. Budowa zatoki autobusowej w Gdowiszowicach. Zlecono opracowanie dokumentacji. Rozesłano obecnie zapytania ofertowe na realizację zadania do 4 firm.
Niestety żadna z firm nie złożyła oferty, w związku z czym czynność zostanie ponowiona w dniu 8 lipca, czyli w dniu jutrzejszym. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie ulica Prusa. Zadanie jest w trakcie odbioru. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zlewnym ulicy Ludwicza w Dobrownikach. Zadanie zrealizowane. Modernizacja garaży OS Starogorznik. Zadanie zrealizowane. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania termu modernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ulicy Strażackiej w Dobrownikach. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie pomieszczenia socjalno-sanitarnego w zamierze OS Kierasz Siemunia, zadanie w trakcie realizacji. Budowany jest postojowy przedszkol publicznym w Bobrownikach, zadanie w trakcie realizacji. Opracowanie dokumentacji i budowlanu wykonawczych dla zadania przebudowa sieci kanalizacji dużowej z Lewu i Kłoszczowej w Sączowie, zadanie w trakcie realizacji. Opracowanie dokumentacji budowlanu wykonawczych dla zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grunie Ulica Leśna. Zadanie w trakcie realizacji. Natomiast w dniu dzisiejszym, Szanowni Państwo, został ogłoszony przetarg na budowę ulicy Jaworznik wraz z obwodnieniem i przebudową drogi na ulicy Młyńskiej wraz z obwodnieniem stanowiący jeden pas drogi w Siemoni. Środki własne przeznaczone na realizację zadania to kwota 757 134 zł, natomiast środki zewnętrzne pochodzą z Narodowego Programu Przebudowy Lokalnych. Natomiast to całkowity koszt realizacji po rozstrzygnięciu przetargu. W dniach 28-29 czerwca odbyły się gminy Bobrowniki, gminy Ośrodek Kultury, obecnie jest w trakcie realizacji długiego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą wakacje z przygodą. Wypoczynek został podzielony na dwa turnusy. Pierwszy odbył się między 30 czerwca a 4 lipca, natomiast drugi pomiędzy, jest w zasadzie trakcie, od 1 lipca do 11 lipca. W trakcie wypoczynku zaplanowano zajęcia wakacyjne i wyjazdy plenerowe. Dodatkowo uczestnicy zajęć mogą brać udział w zajęciach artystycznych, stacjonarnych, jak również spektaklach teatralnych. 7 czerwca odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka w Parku Rogocznik, organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Daj Siebie Innym z Będzina. W dniu 10 czerwca w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się również szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego. W dniach 2-3 czerwca miało miejsce ewaluacja zewnętrzna przy szkole publicznej w Bobrownikach. Badany był obszar promowana wartość wychowania przedszkolnego. Przedszkole spełnia wymogi w stopniu wysokim, poziom B. Jest to wysoki stopień wypełniania wszelkich wymagań. Jeżeli chodzi o Zakład Gospodarki Komunalnej, Szanowni Państwo, prowadzona jest akcja zmiany umów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego przechowywania ścieków, zmiany umów związanych z potrzebą dostosowania umów do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Akcja ta sukcesywnie będzie również prowadzona w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Na zlecenie prywatnych inwestorów budowane jest 155 metrów bieżących sieci wodociągowych w Sączowie przy ulicy Kościuszki. Natomiast jeżeli chodzi o moją obecność w wszelkiego rodzaju uroczystościach, ograniczę się do spotkań zewnętrznych i uroczystości mających miejsce na terenie naszej gminy. 6 czerwca brałam udział w wiosennym koncercie muzycznym w Szkole Podstawowej w Bobrownikach oraz udział w pikniku szkolnym organizowanym na stadionie klubu sportowego Cyklon. 7 czerwca brałam udział w Dniu Dziecka, była to impreza organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Fundację Daj Siebie Innym. 11 czerwca udział w spotkaniu z powiatowym zarządem dróg dotyczącym uzgodnień na temat współfinansowania inwestycji oraz udział w zakończeniu pierwszej edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminie Bobrowniki. 25 czerwiec udział w zakończeniu roku szkolnego w przedszkolu publicznym w Rogoszowie. 27 udział w zakończeniu roku w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie naszej gminy. 27-28 udział w obchodach 85-lecia powstania klubu sportowego Cyklu Rogosznik w terenie sportowym oraz udział w dniach. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji. A może się zapytać? Aha, pani. Proszę.
Przepraszam Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, mam taką tą ulotkę dotyczącą działu dla sprzedaży, która tam Pani między innymi też autorem. Mówiła Pani o tych przetargach, które były i są, będą, a ja mam tutaj przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2004, gdzie jest 8 tych działek. Czy to coś było takie, coś jeszcze nie było? To nie, nikt nie został, no ale nie wiem. No więc o to chodzi, że słyszałem. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji punktu 6 porządku obrad. Deklaracyjny. Kto z Państwa radnych lub sołtysów chciałby zabrać się w tym punkcie obrad? Dziękuję. I przystępujemy do realizacji punktu 7 porządku obrad. To jest podjęcie. Przepraszam Pani Przewodnicząca, ja złożyłem wniosek do Rady Gminy. Nie dostała Pani tego? Dałem w sekretariacie. Z wiadomością do Pani sekretarz, do Pani zastępcy wójta i do Pani Marii Dzikry-Tuparskiej. No. Przepraszam, mogę dać? Nie Pani. Byłem tu radny, co Pani? No okej, ja bym tego, mogę to uzupełnić i powiedzieć, nie będę czytał całości, bo co spotkamy, przepraszam, nie będę czytał całości, bo co spotkamy się właśnie po sesji na Komisji Infrastruktury z członkowie i omówimy te sprawy. O co chodzi? Właśnie szyb od 9 lat istnieje i nie można... Ja byłam przypomniana, że będziemy to mówić na komisji. Przepraszam, więc ja to dałem na ręce do Rady, myślę, że tu odczytam, no, a potem dawię to na komisję, no, członkowie wiedzą. Ja tylko chciałem powiedzieć, że taki wniosek, który złożyłem do sekretariatu Rady Gminy Bobrowniki, dotyczy szybu nieruchomości w Bobrownikach, która sprawa trwa już 9 lat. Dwóch wójtów poprzednich to nie dokończyło i myślałem, że ten wójt kończył. Okazuje się, że mamy 3-4 miesiące jeszcze do wyborów i nie zdążymy tego zrobić, tym bardziej, że wniosek został złożony przez gminę do starostwa. Byliśmy 2 razy w starostwie na spotkaniu razem z panią ostatnią, z panią wójt. Byłem wójtem, z poprzednim wójt, który był z nami, był nawet w Katowicach, jak się nazywa na ten temat. No i omówiliśmy. No i myślałem, że w piątek tu byłem specjalnie. Myślałem, że będzie przygotowana projekt uchwały dotyczący przekazania przez starostę na rzecz gminy Bobrownika darowizny. No i od tego by się rozpoczęło, bo inaczej nie możemy ruszyć, bo nie można zrobić operatu szacunkowego, powiedział mi pani Tucharska. Musi być uchwała. No i teraz mówię jeszcze w miejscu. I dzisiaj po prostu się spotkamy komisja i co dalej? A jeżeli 1 sierpnia i wrzesień i koniec, skończyło się. Dlatego ja to przyspieszałem specjalnie, żeby po prostu coś ruszyć, jak najbardziej, nie? Tyle mam, a jeszcze na komisji opowiem. Dobrze, dziękuję. Ja zgodnie ze statutem szkolnym polecę, że projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, którym należy wskazać potrzeby podjęcia uchwały oraz informacje o środkach finansowej i realizacji. Wszystkie projekty uchwały opinią właściwie Komisję Rady, dlatego nie zostały się wprowadzone. Procedury odbędą się zgodnie ze statutem mieszkańców. No to ja tu książę, to przecież mogę powiedzieć. Zgodnie z paragrafem 50 mówimy, że wszystkie projekty uchwały opinią właściwie Komisję Rady, z tego co wiem, na razie nie było. No to ja chciałem zrobić tyle. Dobrze, zrobimy to. Spośledzimy. Przystępujemy do realizacji punktu 7 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który to uchwała nr 30/2016/05 Rady Gminy Bobrownika z Bobrownika, druk nr 1. Wiem, że wszystkie projekty były omawiane na komisji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać jeszcze jakieś pytania? Ja mam takie, mam taką uwagę formalną, że się nazywa, bo tutaj pisze w sprawie przystąpienia i tym podobnie z uchwałą z 30 września 2005, która przed chwilami słowa i była zrobiona, po prostu plan został zrobiony w 2014 roku. W czerwcu prosimy, że to zatwierdza Pani Mario, czemu coś powołujemy na tą uchwałę 30 września 2005 roku, skoro dla sołectwa wymysłu była zrobiona
teraz niedawno. Jeszcze nie został uprawomocniony. Tak jak mówiłam na komisji. Plan, który był zatwierdzany najpierw w marcu, a potem, a teraz w czerwcu, znaczy dla całej gminy, nie obejmował terenu blasków. Ponieważ takich zmian myśmy nie miało być zmian na terenach leśnych, w związku z tym, że wyszła sprawa tego terenu tu po EOSP w Wymysłowie, więc należy, tam obowiązuje plan z 2005 roku, więc należy go zmienić, bo tam są tereny leśne, a my możemy, jeżeli chcemy tam coś realizować, musimy mieć tereny ziemi urządzone. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze dotyczyć się z tym wniosek? Nie widzę, przystępujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11. 11 osób. Kto z Państwa się wstrzymał? Jeden. Państwa jest przeciw. Wiem, że zasadnienie podjęła przedmiotowe uchwały 11 osób komisji. Przyjmijmy, że się wstrzymał. Przystępujemy do realizacji punktu 8 na porządku obrad. To jest podjęcie uchwały do projektu uchwały w sprawie wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu uchwałego zarządu dla nieruchomości złożonej w rozrodniku przy ulicy Zacisze, druk numer 2. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze? No właśnie, przepraszam, kwota niewielka, pani skarbnik, 96 zł i przedszkole nie może kogo zapłacić na podatku. Znaczy nie, bo to tak ustawowo wynika, że można zgłosić, żeby Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie bonifikatu, więc w związku z tym, no to i tak jest przerwanie pieniędzy z jednej grupy, ale musi być prawnie. Właśnie. Procedura jest taka, że trwały zarząd trzeba płacić. Czy ktoś z Państwa połączony komisję? Dziękuję, więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych chce zapłacić jeszcze żeby uchwały zarządu? 12. Kto się nie wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła przedmiotową uchwałę 12 na uchwałę. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Pierwszego porządku obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż działek gruntów, których udział gminy w ogrodniku wynosi 4/6, druk numer 4. Kto z Państwa ma jakieś pytania? Druk numer 3. 3, dobra. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem? 12. 12, to nie się do 3. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła. Podjęła uchwałę w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż udziału gruntów, których udział w gminie wynosi 4/6. Przechodzimy do realizacji punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w budynku mieszkalnym, których udział w gminie w ogrodniku wynosi 4/6, druk numer tym razem 4. Kto z Państwa ma pytanie? Przystępujemy do głosowania. Państwa jest za podjęciem przedmiotowej uchwały, czy podjęcie się nie wstrzymuje? 12. 12. Nikt się nie wstrzymał, nie był przeciw. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła podjętą uchwałę. Ponadto uchwała jest. Przystępujemy do realizacji punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntów i innego zasobu nieruchomości, druk numer 5. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 12. Za, nikt się nie wstrzymał, nie był przeciw. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę. Przystępujemy do realizacji punktu 12 porządku obrad w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntów gminnego zasobu nieruchomości, druk numer 3. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, Radny Pichera. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pani Wójt.
Wydaje mi się, że do tej uchwały wkradł się błąd dotyczący działek sprzedawanych w Rogoźniku. Tam jest w trakcie działek na zboczu Kuszyny. Przepraszam. Mianowicie na mapce obrazującej ten teren jest zaznaczona jedna działka, a właściwie dwie nawet, które nie są zaznaczone w treści uchwały. Są to o tyle istotne działki, że jedna z nich po prostu graniczy z drogą i zapewnia dojazd do tego kompleksu. Natomiast druga jest to bardzo malutka działka, ale znajduje się w centrum tego kompleksu i myślę, że też wypadałoby ją sprzedać. Chyba że ta działka jest prywatna, należy do jakiegoś właściciela. Chodzi mi dokładnie o działkę oznaczoną numerem 611 przez 4. To jest ta działka, której przylega droga. Natomiast druga, ta nazwijmy numer 611 przez 3. Ja może od razu wytłumaczę, że jeśli chodzi o tą uchwałę, czy są te dwie działki na Wuczynie, prawda? To taki był wniosek osoby zainteresowanej. To wygląda w ten sposób, tak jak jest zaznaczone. I też było na wniosek dzieciaków. Chodzi konkretnie o tą działkę, to jest 611 przez 4. To jest w trakcie komunalizacji tej działki. A one jest i tak. One są w trakcie złożone wnioski były raczone do roku o komunalizacji, czyli nie mamy tytułu były tylko 615 przez 2, 615 przez 1 złożone, tak, bo tam są takie po 1 metr. Więc to było robione zgodnie z tym, jak on był dzierżawiony i jak był wniosek o to. To przepraszam, zostałem wprowadzony z błędem, bo to jest chciałbym myślałem, że też. A te faktycznie będą przednością później przydać, jak miał uzyskać tytuł własności. Jeszcze? Pani Przewodnicząca Radu, tutaj w pozycji sprzedaży do Wieszowice, działek na Mickiewicza, jest tylko na mapce działka 1408, a później są działki o numerach 2781, 82, 83, a w spisie na pierwszej stronie mamy inne numeracje, także... One są za te działki, które są przedmiotem sprzedaży, bo to jest w formie nieruchomości składającej się z działek. I pierwsza nieruchomość składa się z działki 1408 i nad nią jest 1396 przez 4. I to jest tak, jak tu jest zaznaczone tu, w tym prostokącie. To jest ta pierwsza nieruchomość. I potem ta druga nieruchomość zaznaczona w ten sposób, która składa się z tych działek. 1397 przez 2, 1398 przez 3, 1400 przez 2, 1471 przez 2. To jest nie ma. Nie mamy. Przechodzimy do realizacji tego 13 porządku, ale jest podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia uchwały w maju, dotyczące samochodów dzierżawców. Część nieruchomości w kostwadzie działki to są 7 m2. O numerze ewidencyjnym 34/5 o całkowitej powierzchni 13 hektarów.
7358 m2 położony w Suezkiej Rogowni na podstawie kolejnej umowy, zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, druk numer 7. Czy ktoś z Państwa ma pytanie? Za głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podjęcie uchwały. 12. Jestem, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałą. Była w tym przystępujemy do realizacji 14 projektu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na oddanie najemców i pracowanie dzierżawcy części nieruchomości o postaci działki o powierzchni 341 m2 o numerze ewidencyjnym 234/5 o całkowitej powierzchni 13,7358 m2. Położony w Suezkiej Rogowni na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas uznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za uchwałą? Proszę o podjęcie uchwały. 12. Dziękuję. Jest stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. Państwo, żeście przyjmowali w marcu i też to samo było w Polsce. No.
Tak samo było w 2013 roku. To znaczy, to roku tak nie jest, z tego względu, że uchwała regionalna jest warunkowa w ten sposób, traktuje ten wpływy z tytułu opłat za alkohole, że jeżeli na przykład one wpłyną, na przykład nikt nie wie, czy one jeszcze wpłyną do 31 grudnia, w jakiejś kwocie, czy nie wpłyną, to jeżeli są ponadplanowe dochody, trzeba je w przyszłym roku przeznaczyć na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym wypadku jest tam 9 tysięcy złotych, a oprócz tego nie wykonamy wydatki. Natomiast te zadania, które miała pani Maria w planie, wykonywała je, tylko, że tak powiem, z oszczędnością, nie? Co roku taka sama jest sytuacja. Rozumiemy się, że to nigdy nie wyjdzie do złotówki. No nie. Tak, duże kwoty, no to żebyśmy o tych kwotach wiedzieli. Dobrze. Dziękuję. Nikt nie stwierdzał, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 12 głosami za. Kto się wstrzymuje? Przechodzimy do 19 punktu porządku. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki ochotniczej straży pożarnej zimowej na zakup sprzętu pożarniczego. To numer 13. Kto ma pytania? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. 12. Pięknie stwierdzą, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 12 głosów za, bez wstrzymania. Przystępujemy do realizacji 20 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji wyrażenia zgody na przystąpienie gminy do Żołnierzy do uczestnictwa we współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie podtytułem Inwestycje kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 9, działanie 9 i 1, 2, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i grup osób z zmianem dostępie do edukacji oraz zwiększenie rozwoju jakości usług edukacyjnych, grup numer 14. Kto z Państwa ma pytanie? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. Dodatkowo głosowanie. Kto z wstrzymujących się nie cieszy? Przystępujemy do realizacji 21 punktu obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu komunikacyjnego Związku Komunalnego Ogólnopolskiego Organu Urzędowego w Katowicach, który numer 15. Kto z Przepraszam, ja się chciałem zapytać, Pani Przewodnicząca, napisałem tu na boku, po to przeczytałam, co to daje, jak się nazywa Rady. Pani się nie siedzi w tym temacie, a zmiany następują, co to daje efekt dla naszej gminy, czy coś, bo tam się spotykają przedstawiciele, wójty, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, więc te zmiany, czy to ktoś to czytał, czy nie, co to daje to właśnie? No właśnie. Myślę, że nie mamy wpływu. Tylko do wiadomości. To jest kwestia procedur prawnych, nadzór prawny, tak jak chciałem w uzasadnieniu, zdecydowało wykreślenie. Kto z Państwa jest za podjęciem 12. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę. Pani była sama głosami za, do wstrzymujących się uczniów. Przystępujemy do realizacji punktu 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do komunikacyjnego Związku Komunalnego w Katowicach gminy Ludziniec oraz zmiany statutu związku numer 16. Czy ktoś ma pytanie? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 12. Dziękuję pięknie. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w związku z mocą sądza bez wstrzymujących się przeciwnych. Przechodzimy do realizacji punktu 23. Udzielenie odpowiedzi na deklaracje i wnioski. Tak jak powiedziałam, myślę, że kolego radny, bardzo proszę, zakomunikujmy to na posiedzeniu. To właśnie, tylko formalnie.
członkowie Komisji Infrastruktury, proszę o po sesji, żeby się tu spotkać, umówimy sprawę siebie ugotownika. Pani, pan sekretarz Ryba, pani zastępca wójta, pan sekretarz skarbni i pani i państwo. No i pan co też oczywiście. Przechodzimy do realizacji. Pewnie opacznie to zrozumiał, a powinno to dotyczyć przeglądu całej sieci. No myślę, że inni operatorzy w ogóle nie wyrazili swojego zdania na ten temat, prawda? Bardzo bym prosił o ponowienie z uzasadnieniem dokładnym wypisaniem, że to dotyczy całej sieci, wszystkich operatorów i zwrócenie się do nich. Dziękuję. Ja bardzo krótko, bo o godzinie 12.20 pan Włodzimierz Koźmiński, sołtys Bobrownik, chciał pozdrowić wszystkich uczestników sesji z łóżka szpitalnego. Bardzo dziękujemy. Wzajemnie. Jeszcze raz proszę tutaj na sekundę. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny odesłać pozdrowienia. Dziękujemy bardzo. W imieniu sołtysów. Czyli przekażę. Oczywiście po sesji zaraz zadzwonię do niego, tak jak on do mnie zadzwonił o godzinie 12.20. I życzę zdrowia. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja w sprawie poprzedniej sesji Pani Radna Sączowa, Pani Kocos do nas zwróciła się do radnych powiatowych o zajęcie sprawy w kwestii tych dróg powiatowych Pocztowo-Obratowa. Sprawa została poruszona, poruszyłem sprawę na Komisji Rozwoju Infrastruktury i została skierowana do Zarządu Powiatu Będzińskiego. Efektem tego jest, że jest już takie porozumienie gminy, prawda, z powiatem, w sumie 300 na 300, tam została skromna suma na tą ulicę Pocztową. Ale sprawa jest otwarta i myślę, że będziemy dalej kontynuować, to drążyć, żeby pewne prace wspólnymi siłami były wykonywane. Ja nad tym czuwam, jako w tej Komisji Rozwoju Infrastruktury ciągle tam z panem dyrektorem Kubańskim, czy zastępcą, pilotuję te sprawy dla całej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zaproszenie. Pani Przewodnicząca, Pani Wójt, Szanowna Rada. Było tutaj poruszane, prawie co sesja jest problem z kanalizacją burzową. Prawda? Te studzienki, które są w takich newralgicznych punktach, jak skrzyżowania, są zawalone. To jest, jak ja już jestem trzecią kadencję, to się powiela. Nikt nic w tej materii nie robi. Robicie spotkania z Kubańskim, z Kubańskim. I nic w tej sprawie się nie dzieje. Rozlewiska wody, tak, mieszkańcy chodzą, auta jadą polami, później telefony do sołtysa. No ludzie kochani, dwie studzienki przekopać, wybrać tą ziemię i już ta drożność jest. No ale no, nie ruszy tego nikt. Drugi problem mam, ulica Młyńska została połączona, prawda, Marii Dąbrowskiej, Mickiewicza. Także tam powstało kilkanaście nowych budynków. Jakby człowiek nie zainterweniował, to są dziury takie, że auto się powiesi. I proszę chociaż doraźnie dosypywać, powiedzmy, szlaki, czy utwardzić jakoś, bo no nie da się tam tym ludziom żyć. Kurz, bez przerwy, to jest droga polna. No nic w tej materii się na razie do tej pory nie zrobi, ale prosiłbym i wnioskuję o w przyszłości wykonanie tej drogi, bo to jest odcinek 250 metrów nakładką asfaltową.
bo tam budują się domy bez przerwy. Kilkanaście nowych budynków, a ludzie przychodzą z miasta i później narzekają, że gmina nic nie robi w tej materii. No, od razu się nie da nic zrobić, ale w przyszłości bym prosił o pilnowanie tam, żeby dosypywać. Dobrze, że mamy tutaj telefony i proszę pana kierownika Kolarza, dosypuje doraźnie, prawda, na tym skrzyżowaniu, także chwała im za to, że na bieżąco to się robi, ale w przyszłości ta droga musi być połączona. Dziękuję bardzo. To ja domagam się, że pan pana sołtysa, chcę, aby uzupełnić dziury na tym komplecie, no bo na rozwodnika było na pierwsze pomienie, dlatego, że po ostatnich wylewach zostało to wyświetlone. Jeszcze mam prośbę, że dbając o bezpieczeństwo, trudno jest w tej chwili, został wstawiony znak dla wielu osób, rozeznać, która droga jest pierwszeństwem, żeby postawić znak. Dziękuję. Wszystko wyczerpanie, że pan ma tak obraz. Wszystko z celnym obrady w tej sesji. A państwu liczę udanych uroków.